tym nagraniu zajmiemy się pewnym ważnym zagadnieniem. Będziemy mówić o energii jonizacji. Czym jest energia jonizacji? Jest to energia, jaką trzeba dostarczyć atomowi, aby usunąć z niego elektron. Aby zjonizować atom i utworzyć jon dodatni. Energia jonizacji to minimalna energia potrzebna do oderwania elektronu najsłabiej związanego z atomem i przeniesienia go poza sferę oddziaływania dodatnie naładowanego jądra. Energia jonizacji zależy od właściwości chemicznych pierwiastków, a te z kolei zależą od struktury elektronowej atomów. Jon może powstać z atomu, ale jon również może powstać z cząsteczki. Cząsteczka jest kombinacją przynajmniej dwóch atomów. W przyszłości opowiem Ci również właśnie o cząsteczkach. W jonie liczba protonów nie jest równa liczbie elektronów. Jeśli jon ma więcej protonów niż elektronów, to taki jon ma ładunek dodatni. Jon ten nazywamy kationem. Jeśli natomiast w jonie znajduje się więcej elektronów niż protonów, to wtedy jon taki nazywamy anionem. Kationem może stać się na przykład atom potasu. Obojętny atom potasu ma tyle samo protonów, co elektronów. Ładunek dodatni pochodzący od protonów równoważy się z ładunkiem ujemnym pochodzącym od elektronów. Ale gdy usuniesz z atomu potasu elektron, uzyskasz jego jon. Jon potasu, no i oczywiście ten elektron, który oderwałeś. Skoro usunęliśmy jeden elektron, to liczba protonów powstałego jonu potasu jest o jeden większa od liczby elektronów. Jon ten ma ładunek dodatni. Moglibyśmy zapisać przy jonie potasu plus 1, a przy symbolu elektronu minus 1. Ale w chemii jedynek nie piszemy. Zatem stawiamy sobie jedynie plus przy potasie i minus przy elektronie. Ta reakcja, którą teraz napisałam, reakcja usunięcia elektronu, nazywana jest reakcją jonizacji. Tutaj zjonizowaliśmy potas. Kiedy liczba protonów jest większa niż liczba elektronów, to jon, przypominam, nazywamy kationem. Teraz rozpatrzmy inną sytuację. Wybiorę jakiś inny pierwiastek. Powiedzmy brom. Atom bromu ma 7 elektronów walencyjnych. Wiesz, że z chęcią przyjmie on jeden elektron. Mając 8 elektronów, na ostatniej powłoce brom będzie bardziej stabilny. Dołączenie jednego elektronu do atomu bromu sprawiło, że ma on ładunek ujemny. Ma on więcej elektronów niż protonów. To jest ten jon ujemny, czyli anion. Podczas powstawania anionu mamy do czynienia z powinowactwem elektronowym. Jest to energia, jaką wydziela się przy przyłączaniu elektronu do obojętnego atomu. Jest to zatem ilość energii, jaka powstaje w wyniku tworzenia się jonu ujemnego. Ale o tym na razie nie będę Ci więcej mówić. Wróćmy do energii jonizacji, czyli energii, jakiej potrzebujemy do oderwania elektronu, a nie do dodania elektronu. Energii potrzebnej do zmiany atomu lub cząsteczki w kation. Spróbujmy się zastanowić, które pierwiastki trudniej oddadzą elektrony, a które będą oddawać je chętniej. Zacznijmy może od grupy pierwszej, czyli od metali alkalicznych. Żeby na ostatniej zapełnionej powłoce osiągnąć oktet elektronowy, albo też dublet, jak to jest w przypadku litu, najłatwiej oddać tym atomom ich jedyny elektron walencyjny. Pierwiastki z pierwszej grupy układu okresowego bardzo chętnie oddają swój elektron walencyjny. To też potrzeba niewielkiej energii, żeby oderwać od każdego z nich ich elektron, dlatego też metale alkaliczne mają niską energię jonizacji. A co w takim razie z gazami szlachetnymi? Z atomami pochodzącymi z 18 grupy układu okresowego pierwiastków. Dajmy na to na przykład z neonem. Jak trudno jest oderwać elektron od atomu neonu? Atom neonu na powłoce walencyjnej ma oktet elektronowy. I wiesz już, że nie chce w ogóle wchodzić w żadne reakcje. Neon, argon, krypton i każdy inny gaz szlachetny mają korzystną energetycznie konfigurację elektronową.
Możemy żartobliwie powiedzieć, że gazy szlachetne są szczęśliwe same ze sobą i nie chcą wchodzić w żadne reakcje. Aby odebrać im elektron, aby zaburzyć ich sielski stan, potrzeba bardzo dużej energii. Gazy szlachetne mają wysoką energię jonizacji. Kiedy przesuwasz się z lewej strony na prawą w układzie okresowym, energia jonizacji rośnie. Zwróć uwagę na to, że te pierwiastki tutaj, metale alkaliczne, potrzebują oddać jeden elektron, żeby osiągnąć najlepszą konfigurację elektronową, aby osiągnąć na swojej powłoce walencyjnej, na swojej ostatniej powłoce oktet. Metale ziem alkalicznych, metale pochodzące z drugiej grupy układu okresowego pierwiastków, mają już dwa elektrony walencyjne. W sprzyjających warunkach atomy te oddadzą oba elektrony. Pierwszy elektron odrywamy bez problemu, działając na niego tak zwaną pierwszą energią jonizacji. Aby oderwać drugi elektron, musimy użyć dodatkowej porcji energii, czyli drugiej energii jonizacji. Druga energia jonizacji jest większą porcją energii niż pierwsza energia jonizacji. Z oderwaniem dwóch elektronów nie jest już tak prosto jak z oderwaniem jednego elektronu. W tym nagraniu po raz kolejny chcę Cię przekonać, że układ okresowy może nam posłużyć za ściągę, za taką legalną ściągę. Jeśli zastanawiasz się, gdzie będzie większa energia jonizacji, to wystarczy, że zerkniesz do układu okresowego pierwiastków. Nie musisz się uczyć tego na pamięć. Zaraz Ci pokażę, jak układ okresowy pomaga nam w rozważaniach na temat wzrostu energii jonizacji. W układzie okresowym energia jonizacji wzrasta od lewej do prawej. Ten pierwiastek, hel, w żadnym wypadku nie chce oddać swojego elektronu. A ten tutaj, fluor, jest bardzo blisko gazów szlachetnych, więc z pewnością również niezachętnie odda swój elektron. Te atomy praktycznie same oddają swoje elektrony, podczas gdy te atomy trzymają swoje elektrony przy sobie. Więc tutaj musisz użyć dużej energii, aby wyrwać elektron. Teraz zastanówmy się, jak zmienia się energia jonizacji wraz ze wzrostem numeru okresu. Kiedy przesuwasz się w dół grupy, chmura elektronowa wokół jądra jest coraz większa. Wraz ze wzrostem numeru okresu, elektrony walencyjne są coraz bardziej oddalone od jądra. Są z nim słabiej związane. Więc na przykład elektron walencyjny cezu, jako elektron walencyjny metalu, po pierwsze chce być oderwany, a po drugie dodatkowo jest słabiej związany z jądrem atomowym, niż dajmy na to trzeci elektron, czyli elektron walencyjny w atomie litu. W dół grupy zwiększa się promień atomu. A co za tym idzie? Elektrony walencyjne pierwiastków w kolejnych okresach są coraz bardziej odsunięte od jądra. Dlatego łatwiej oderwać elektron od atomu cezu niż od atomu litu. Wartość energii jonizacji maleje w dół grupy. Maleje ze wzrostem numeru okresu. Nawet jeśli ksenon chce zatrzymać przy sobie wszystkie swoje elektrony, to i tak w ostateczności chętniej je odda, niż na przykład atom neonu odda swoje elektrony. Energia jonizacji jest bardzo niska w przypadku fransu, a bardzo wysoka w przypadku helu. Zaznaczę to za pomocą strzałki. Tutaj mamy pierwiastki, które bardzo chcą oddać elektrony, a tutaj mamy pierwiastki, które chcą zatrzymać swoje elektrony. Istnieje wykres, który pokazuje nam zmierzone doświadczalnie wartości energii jonizacji. Kiedy zwiększamy liczbę protonów w atomie, czyli zwiększamy liczbę atomową i jednocześnie zwiększamy liczbę elektronów, widać powtarzający się okresowo wzór. Tutaj mamy wodór. Energia jonizacji wodoru wynosi 13,5 elektronowolta. Elektronowolty to jednostka energii. Następnie widzimy, że u góry mamy hel. Hel potrzebuje dwa razy tyle energii co wodór, żeby móc oddać swój elektron. Przesuwając się dalej,
możemy napotkać kolejny punkt – lit. Oderwanie elektronu od litu wymaga nakładu tylko około 5 elektronowoltów. Czyli potrzebujemy mniej niż połowę energii, której potrzebował wodór na oderwanie swojego elektronu. Przesuńmy się w prawą stronę drugiego okresu układu okresowego pierwiastków. Energia jonizacji wzrasta. Docieramy do neonu. Neon jest gazem szlachetnym. Ma on wysoką energię jonizacji. Wiesz, że neon kończy drugi okres układu okresowego pierwiastków. Po nim przechodzimy do trzeciego okresu, który rozpoczyna sód. Zobacz, bardzo łatwo jest oderwać elektron atomu od sodu. Atom sodu ma niską energię jonizacji. Energia jonizacji tutaj spada. Zauważ, że nie tylko spada ona w stosunku do neonu, ale jak się przyjrzysz, zauważysz, że energia jonizacji litu jest wyższa niż energia jonizacji sodu. Tutaj na górze mamy wszystkie gazy szlachetne. Znaczy na tym wykresie wszystkich nie zaznaczyłam, ale tutaj mamy gazy szlachetne. Tutaj znajduje się hel. Bardzo trudno oderwać od niego jego ósmy elektron. Następnie, nieco niżej, mamy neon. Również trudno oderwać od neonu jego elektron walencyjny, ale jest to łatwiejsze niż w przypadku helu. A to dlatego, że neon jest nieco większy, ma większy promień. Jego elektrony walencyjne są dalej od jądra atomowego niż elektrony walencyjne helu. Spójrz tutaj. Czy wiesz, dlaczego na tym wykresie zwiększa się odległość między kolejnymi gazami szlachetnymi? Jeśli przypomnisz sobie układ okresowy, okaże się, że po argonie, a tak naprawdę dokładniej po wapniu, zaczynają się pojawiać pierwiastki pochodzące z bloku D. Tutaj przedstawiona jest sytuacja, gdy mamy tylko pierwiastki pochodzące z bloku S i P. Następnie, o tutaj, pojawiają się pierwiastki z bloku D, czyli mamy więcej podpowłok elektronowych do zapełnienia. I dlatego stopniowo zwiększa się odległość między poszczególnymi gazami szlachetnymi, bo trzeba wcisnąć jeszcze pierwiastki z bloku D. A później, oczywiście, przyjdzie kolej na pierwiastki z bloku F. Pierwiastki z bloku F nie są uwzględnione na tym wykresie. Kiedy przesuwasz się w prawą stronę w układzie okresowym, jest coraz trudniej oderwać elektron, ponieważ każdy pierwiastek chce jak w najłatwiejszy sposób uzyskać konfigurację najbliższego gazu szlachetnego. Wydaje mi się, że to już wszystko, co chciałam Ci przekazać na temat energii jonizacji. W następnym filmie powiemy sobie więcej na temat charakteru metalicznego. Wprowadzimy również kolejne pojęcia, na przykład pojęcie elektroujemności.